Pytanie, czy to głupota, czy ambicja pozwoliły mi, czy doświadczają pozwolić mi dzisiaj zrobić 50,5 km? Dziś ruszamy naprawdę wielką, piękną, ciekawą, cudowną, niezapomnianą przygodę. Jesteśmy, proszę Państwa, nieopodal skały Dudniacz. 30 km. Po raz 13 minęliśmy granicę 30 km. Nie wiem, czy to jest szczęśliwa liczba, czy nieszczęśliwa, ale to okaże się za jakieś 20 km. Popatrzcie, po prawej stronie widać już górę Chełm po lewej i górę Bardo po prawej. A góra Chełm, która ma 526 metrów nad poziomem morza. My będziemy szli przez ten mniejszy jej wierzchołek mający 514, a potem wejście na górę Bardo 534 metry nad poziomem morza. Czyli pasmo góry Klonowej po prawej. Dudu. A oto i skała Dudniacz. I swoją nazwę właśnie zadźwięcza właśnie temu, że jak się nią w odpowiednim miejscu stuknie, takie dudnienie wywołuje. No, i to jest właśnie ta skała Dudniacz. Piaskowiec ciężkowicki, który widzieliśmy wczoraj, jak byliśmy na zamku Golesz. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Wielkiej Góry, 441 metrów nad poziomem morza. Zaraz nasz szlak skręci tutaj w prawo i tam już widać szczyt Chyrówki 459. Co ciekawe, gdybyście się tak trochę lepiej na przykład przypatrzyli, idąc właśnie tym szlakiem z Wielopola, to raz na jakiś czas zobaczycie, że są stare oznaczenia szlaku czarnego. Ponieważ szlak żółty inaczej szedł jeszcze parę lat temu. Czy my to dzisiaj gdzieś nie słyszeliśmy? Wiecie, o co chodzi z tym szlakiem żółtym? Już wam mówię. Kiedyś szlak żółty szedł sobie. No właśnie. Bo ta korekta szlaku żółtego, te bardziej lub mniejsze zmiany następowały w paru miejscach. I to jest jedno też z tych miejsc. Zaraz do tego miejsca dojdziemy. Szlak żółty normalnie powinien z lewej strony iść na prawo. A my tymczasem docieramy z Wielopola Skrzyńskiego. Dlaczego tak jest? Bowiem jeszcze jakieś 2-3 lata temu szlak żółty szedł tutaj dołem właśnie przez te wsie i cała nasza trasa nie miałaby więcej niż 43 km. Nawet uwzględniając przechodzenie przez Sztukówkę. A dzisiaj mówimy o 50,5 km. Dlatego tak jest, że zmieniono ten szlak i on teraz idzie przez Wielopole, między innymi właśnie Skrzyńskie, przez Grodzisko, przez Różankę, tak myśmy szli. Kiedyś tak nie było. Szlak żółty szedł tutaj dołem, między innymi przez Szufnarową, a tędy, co myśmy szli, tym kawałkiem od Wielopola Skrzyńskiego do tego miejsca, szedł szlak czarny, który łączył szlak żółty ze szlakiem, teraz żebym się nie patnął, zielonym, czyli tym, który idzie z Frysztaka do Robczyc. I on się tam gdzieś z nim łączył, za Wielopolem Skrzyńskim, niedaleko chyba Małej. Więc no, trzeba mówić właśnie o tym, że szlak żółty zwiększył swoją długość właśnie przez to, że w paru miejscach została naniesiona poprawka. I teraz szlak żółty, już tak powiem, któryś raz idzie przez Wielopole Skrzyńskie. Dobrze, jesteśmy na Wielkiej Górze, dzień strony Chyrówki. Coraz bardziej zbliża nam się pasmo Klonowej Góry, które będziemy atakować. A z tej właśnie wschodniej strony to jest bardzo mocne podejście, także muszę jeszcze uzbroić się w cierpliwość i w dodatkowe siły, których, no kurczę, coraz może być mniej. A dziwne jakieś mauzoleum, kaplica. Ciekawe, co to w ogóle jest. No, ale tak czy siak. Fajna, fajna
góra z krzyżem zdobyta. Ona ma chyba 445 czy 446 metrów nad poziom morza. No i tutaj za chwilę pewnie nasza droga pójdzie tak jak ta droga wiejska do góry i będziemy atakować Chyrówkę. Góra z krzyżem albo Chyrówka zdobyta, 469 metrów nad poziom morza. To jest hełm, proszę Państwa. Wyższy wierzchołek, 526 niższy, 514. Góra bardzo jest schowana za nim. Także musimy wyjść na niego, zejść i znowu wyjść. Te interwały prawdziwe zaczną się za chwilę. Jeszcze zanim tam ruszymy, zrobię mały odpoczynek na przystanku autobusowym. No a potem zaczyna się wspinaczka na dwa najwyższe wierzchołki na dzisiejszej trasie. 35 kilometr za mną. Stoim. Zamkniętą drogą jest jedna śmieszna sytuacja, bowiem jak jechałem w sobotę na ślub mojego brata Damiana, to mnie GPS pokierował właśnie tędy, żeby tędy jechał przodem przez Jaszczurową, no i zaraz byłoby Dębica i Patataj. Natomiast no tutaj właśnie informacja się pojawiła, że za 3 km droga jest już urwana i nie ma nic. Miałem nadzieję, że to za 3 km będzie jakiś żart, ale żartem się nie okazał, tylko żartem była ta aplikacja GPS, która mnie tędy pokierowała. Więc pozdrawiam Damiana bardzo serdecznie z tego miejsca. Ale dzięki temu wiedziałem, że jest tutaj przystanek autobusowy, więc na 35 km będę miał gdzie spocząć i odpocząć. Dobra, zaczynamy najcięższą część trasy, wyjście na mniejszy szczyt góry Chełm 514 i wyjście na górę Bardo 534. Jesteśmy, proszę Państwa, na mniejszym wierzchołku góry Chełm 514 metrów nad poziomem morza. Ostre za podejście i kurde, od razu zejście. Ja pierdzielę, co za pojebana trasa. Wiedziałem, proszę Państwa, że będzie bardzo ciężko, że będzie bardzo mocne podejście, że ja będę umierał tutaj na tym podejściu. Trochę pozytywu wlała we mnie wizyta znakarzy, którzy właśnie znakują żółty szlak, bo była jakaś wycinka, więc to mnie na przykład bardzo cieszy. Powiedziałem tam swoje korekty, uwagi na temat dwóch miejsc. Znakowanie mogło być nieco lepsze. Ale co tam, jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie góry Bardo, 534 metry nad poziomem morza, 37 km prawie zrobionych. Ja nawet nie wiem, czy będę tutaj stawał może na chwilę, żeby uzupełnić płyn, chociaż boję się, że oblegą mnie od razu muchy. Zaczyna się zejście szlakiem żółtym, który doskonale już znam, gdyż rok temu właśnie szlakiem żółtym wchodziłem na Bardo od strony Gołowa, więc ten odcinek jest mi znany. To jakaś taka, jakiś taki research z mojej strony tej trasy. Jestem na szczycie góry Bardo! Hurra! Uhu! 37 km zrobionych, proszę Państwa. Ale jestem zmęczony, ale jestem szczęśliwy. Najwyższa góra dzisiaj. Zrobiona. W bardzo szybkim czasie. To podejście jedno i drugie to była naprawdę jedna wielka miazda. Chwila odpoczynku na ławce i ruszamy, kurczę, na dół, na Hutę Gołowską. No już, proszę Państwa, pierwsze domy Huty Gołowskiej. Na swoim koncie mam już 38,3 km. Zostało mi po 12. Także piękna sprawa. Najlepsze jest to w tym wszystkim, że do tej pory na Podkarpaciu miałem 38,6 km zrobione, no tak, z 3 lata temu. Z 2-3 lata temu z Glinika do Brzostka oraz 38,8
z Glinika do Krosna 11 lat temu. Także nawet gdybym chciał zakończyć pracę, nie wiem, w Hucie Gogołowskiej, w Gogołowie, to i tak będę miał najwięcej kilometrów zrobionych pieszo na Podkarpaciu, bo będę miał ponad 39 km. To po pierwsze. Po drugie, a jeżeli dojdę do tego Gołowa, będzie już 40 km, a więc będzie trzecia co do długości trasa zrobiona w tym roku. Natomiast jeżeli uda mi się zrobić całą tą trasę i dojdę naprawdę do Glinika Średniego i walnę 50,5 km, to po pierwsze, to będzie najdłuższa trasa nagrana na YouTube'a przeze mnie. Najdłuższa trasa do tej pory z 2014 albo 15 roku. Trasa samodzielna z tym barku do Bochni 47,8 km. A ta, którą zrobiłem 11 lat temu jako pierwszą, czyli Trójkąt Pępkowskiego 53,5 km. Były tylko zdjęcia, te zdjęcia gdzieś dalej są, chyba że się gdzieś skasowały, ale gdzieś dalej te zdjęcia były. Dlatego no, to będzie najdłuższa właśnie trasa też pod względem tego, że będzie nagrana i druga co do długości, jeśli chodzi w ogóle w trasach pieszo przez Małopolskę. Zdobno, proszę Państwa, szczyt Góry Czerwonej, 388 metrów nad poziomem morza. Ja już jestem na asfaltowym zejściu z Huty Gogołowskiej do Gogołowa. Mam na koncie 41,8 km i za chwilę powinienem być w Gogołowie. Chodzę, proszę Państwa, do Gogołowa. Po lewej stronie daleko widać Frysztak, kościół w Frysztaku. I odsyłam do filmu Gogoły. Wiem, że ostatnio często jest on oglądany przez Was, więc tak, odsyłam do tego filmu. Chyba będzie zresztą ten odnośnik do filmu na końcu filmu, w ekranach końcowych. Więc nie będę Wam teraz nic mówił o Gogołowie, o Gogołach i tak dalej, ale pamiętajcie, że nazwa wychodzi od kaczek, od Gogołów, na które tutaj jeden z królów polskich. Jesteśmy, proszę Państwa, na górze. Prawie 44 km. Pojebane wejście. Ja dziękuję. Już ledwo żyję. Nie wiem, czy dojdę do 50,5, ale to jakaś miazga kompletna. Wszystko boli, patrzcie kto idzie. Support idzie. Michał idzie. Nie pomóc na tym ostatnim kilometrze. Na tego supportu nawet nie mogę oczekiwać w Krakowie, jak idę 44, a tutaj na prawie 50 mogę oczekiwać. Coś nie sądzę tego. Proszę Państwa, prawie ponad 47 km zrobione. I tak jak mówiłem, support w postaci Michała. Jakoś utrzymuje mnie przy istnieniu fizycznym, psychicznym, mentalnym i ogólnie z jakimkolwiek. No, także najdłuższa trasa od złamania nogi oficjalnie, o, jak fajnie zaczyna brzmieć cudownie, tego tylko brakowało. No i co? I schodzimy teraz do sztukówki, a potem ku mojemu oczywiście, mojej głupocie, zacznie się popieprzone podejście na Glinik Średni Granica. Jest, proszę Państwa, 50 km.